Cześć, jesteśmy obecnie przy obiekcie numer 3 według fortyfikacji.pl, a według normalnych, oryginalnych numeracji jest to obiekt ciężki schron bojowy numer 45. Jest on, jak widać, zachowany w dosyć dobrym stanie. Kopuła obserwacyjno-bojowa, sygnowana wspólnota interesów z 1938 roku, numer 103 łamane przez 26. Wybudowany jest o klasie odporności D, uzbrojony w 2 CKM-y, jeden w tej kopule, drugi na zewnątrz. Tutaj w strzelnicy bocznej. Także drugi jest CKM w strzelnicy bocznej, dodatkowo wyposażony w 1 RKM i armatę P-Panz zamontowane właśnie też tutaj zaraz jest, są dwie strzelnice armaty P-Panz i strzelnica RKM-u. Tu jest RKM, tu jest strzelnica P-Panz. Co jeszcze można powiedzieć? Obecnie jesteśmy na dachu jego, potem będę filmował jeszcze w środku. Dodatkowo jest jeszcze wyjście awaryjne jest z tamtej strony, teraz obecnie jest zamurowane. No i będę się starał robić materiał teraz w środku. Robię na zewnątrz to, bo po prostu jest fajne słońce i zobaczymy ten, czy to na dzisiaj nie będzie ostatni obiekt, bo się zrobiło okropnie upalnym. Znaczy, co jeszcze jest ciekawostką? Są tu te haki. Jest tu dużo zachowanych haków do montażu siatki baskującej. To obiekt wybudowany w 1937 roku, dozbrajany w 1938, bo to właśnie to, te obiekty wszystkie są wybudowane już do bodajże listopada 1937 roku, wybetonowane, a zbrojone w płyty, raczej w te kopuły bojowe i ta reszta to dopiero byli w 1938 do zblajania, bo był pewien poślizg, jeżeli chodzi o przygotowanie tych kopów. Także to by było. Ja bym na razie to wszystko jeszcze policzał, no jest tak, są trzy. Są trzy otwory obserwacyjne, które jakby obserwują te zapole. Tutaj zapole, bo tu jest zaraz, na dole jest wyjście. I trzy strzelnice CKM-u, które są skierowane w tamtym kierunku. Także to jest ta strefa ogniowa wroga do ostrzelania, a tu jest zapole. No tam mamy z tamtej strony mieliśmy ten schron numer 3, rzymskie 3, ale obok niego też jeszcze był schron numer 2. Naznaczony na fortyfikacjach, który jest obecnie zasypany w tym torze kolejowym, albo został zasypany przy pogłębianiu po prostu tylko chłówki tego potoku. Także to jest na razie wszystko tutaj z góry. No jest upalnie teraz. Będę się kierował teraz na dół, zrobić materiał w środku. To na razie. Thank you.
sąsiadam, to od razu ty. No, to nagram cię, potem robię z tego ten. O, cześć, tutaj zaczynamy robić szyb Artura wraz z Natanielem Oleszym i jesteśmy przy ślunie numer 45. Pozdrawiamy tu wszystkich kolegów, którzy się pasjonują bunkrami. Dołączam się do pozdrowień. Cześć. Fajnie tu jest. No pięknie. Potem się z tego zrobi zrzuty ekranowe i wszystko fajnie wychodzi. Tak bych. No.